Witam Państwa bardzo serdecznie. Wrócił król, niech żyje król. Jak rozejrzeć się po różnych komentarzach politycznych, to i z prawej, i z lewej, i ze środka pełno komentarzy dotyczących powrotu do polskiej polityki Donalda Tuska. Więc porozmawiajmy o tym powrocie króla. Ja mam wrażenie, że tutaj gdzieś wylądowaliśmy takiej trochę sadze tolkienowskiej i zaraz, prawda, będziemy walczyć ze złymi orkami. Andrzeju, powiedz, jak na całą sprawę patrzysz? Czy w ogóle, moje pierwsze pytanie jest takie, czy w ogóle warto rozmawiać o tym powrocie króla? Bo czy wrócił król? Co to oznacza? No, wiele osób bardzo jest faktem podniecona. Są różnego rodzaju komentarze, ale dla mnie na przykład było to bardzo bolesne, bo ta konwencja i ten wielki powrót oficjalny Donalda Tuska odbył się w dniu, w którym tak naprawdę wszyscy powinniśmy płakać, bo Polska nie spełniła podstawowych przepisów Unii Europejskiej. To był dzień, w którym właśnie miało nastąpić pożegnanie z plastikowymi jednorazówkami. Myśmy tego w ogóle z perspektywy rządu polskiego nie przygotowali, czyli gdzieś przespaliśmy wielką reformę, jakże ważną, bo wszyscy dusimy się już od plastiku. Natomiast tak naprawdę wiele z nas w ogóle na to nie zareagowało. Więc powiedz mi, czy warto rozmawiać o tym wielkim powrocie króla i czy król nam wrócił, jak uważasz? Zanim jakby orzeknę, czy król wrócił, może powiem, jak zareagowałem na ten powrót, który mnie troszkę zaskoczył swoją nagłością, ale wydaje mi się, że zareagowałem, jak przystało na racjonalistę. Mianowicie wysłuchałem przemówienia pierwszego Tuska w zeszłym tygodniu pod koniec i uważnie wysłuchałem i zwróciłem uwagę na dwie rzeczy. Przede wszystkim może na jedną, no ale w sumie dwie. W przemówieniu uderzyło mnie zwłaszcza, że w którymś momencie Donald Tusk powiedział, i to wyraźnie tak wybrzmiało, jak to się ostatnio mówi, że niepotrzebna nam jest żadna wizja w domyśle polityczna, żaden jakiś nowy program, tylko potrzebujemy dużo energii i woli walki. I to był jakiś znaczący, również w sensie czasowym, fragment przemówienia. Ja na to zwróciłem, jak przystało, powtarzam, na racjonalistę uwagę, no bo z racjonalnego punktu widzenia, i to w różnych sensach tego słowa, wydaje mi się, że to, czego głównie brakowało Platformie przez ostatnie lata, to wizji i programu. I też wydaje mi się, ale w stopniu graniczącym z pewnością, że to głównie Platformie zarzucano. Nie tylko to, ale to. Wiele, wiele razy słyszałem, że brakuje właśnie tej wizji programu i że ograniczanie się do antypisu to jest o wiele za mało, że to jest coś, co nie porywa ludzi. I z pewnością jest w tym dużo racji, jeżeli nie 90% racji. Więc takie postawienie sprawy wydało mi się co najmniej niepokojące. Odnotowałem to bardzo umiarkowanie krytycznie, ponieważ to jednak było jeszcze moja pierwsza reakcja na to przemówienie. A druga reakcja była taka, jeszcze w trakcie przemówienia, czy tuż po nim, że ta część jego wypowiedzi, ale również to, co w ogóle wiemy o Donaldzie Tusku, który przecież był premierem wiele lat i bardzo wpływowym politykiem i w ostatnich latach też się wypowiada. Więc to, co wiemy, plus to, co usłyszałem w czasie przemówienia, sprawia, że ja wolę Rafała Trzaskowskiego. On jest być może mniej, nie aż tak wytrawnym, czy płomiennym, czy jakimś porywającym mówcą. Mówi to już jako psycholog na marginesiku, tylko wspomnę, bo nie o to mi chodzi, trochę zbyt nerwowo i zbyt szybko, jak na charyzmatycznego przywódcę, co zresztą całe szczęście, ale różne wypowiedzi Trzaskowskiego, zwłaszcza w okresie protestów kobiet, pokazują, że albo on jest bardziej jednak postępowy i sprzyjałby przesunięciu Platformy w stronę bardziej socliberalną, albo, i tę drugą część, drugie albo, czy
to, co powiem po drugim, albo mówię dlatego, że już biorę pod uwagę głosy różnych znajomych z Platformy, którzy twierdzą, że on wcale nie jest postępowy, bardziej niż Tusk, tylko że nie ma żadnych poglądów. No więc nawet jeśli on nie ma żadnych poglądów, co nie do końca wierzę, to wydaje mi się, że on jest po prostu bardziej otwarty na głos kobiet z ulicy, na głos wszystkich, którzy protestują. A dla mnie to jest większą zaletą demokratycznego przywódcy. Oczywiście chciałbym, żeby miał poglądy najlepiej takie jak ja, prawda? No ale jeżeli mówimy o Platformie partii centrowej, no, która prawie z definicji nie ma, na tym polega centrowość bardzo wyrazistych poglądów, więc jeśli jest wrażliwy czy otwarty na głosy, protesty, jakieś aspiracje grup, które do tej pory są w jakiś sposób dyskryminowane, czy wykluczane, czy źle traktowane, no to już jest lepiej niż wydaje mi się, że dość zatwardziały w swojej konserwatywnej linii Tusk. Wydaje mi się, podkreślam, no oczywiście dostrzegam różne zalety Tuska, ale o co mi głównie chodzi, musiałem to powiedzieć i jeszcze jedną rzecz muszę powiedzieć, że potem nastąpiła lawina protestów ze strony sympatyków, to mało powiedziane, moim zdaniem wyznawców Tuska. Mimo tego, że ta moja uwaga, no umiarkowanie krytyczna była naprawdę bardzo kulturalnie wypowiedziana i nie powiedziałem, że wolę PiS, tylko że wolę Trzaskowskiego, który jeszcze przed chwilą albo wręcz nadal jest również jednym z liderów Platformy. To spotkały mnie reakcje takie, ty ohydny symetrysto na przykład, albo jakieś obraźliwe wobec Trzaskowskiego, że to słabeusz, a tylko Tusk ma dosłownie jaja, albo że Tusk jest silny i charyzmatyczny. Pojawiły się też głosy, miałem to przeczytać, ale już sobie daruję, bo musiałem tutaj manipulować kamerą, powiem z pamięci. Pojawiły się głosy, ale już nie w odpowiedzi na moją umiarkowaną krytykę, tylko w Gazecie Wyborczej, która przeprowadziła sondaż wśród platformersów, jak postrzegają to pojawienie się Tuska. Pojawiły się głosy już czysto religijne. Niektórzy z nich mówią, że wrócił Mesjasz, który przeprowadzi nas przez Morze Degrengolady. Jeszcze ktoś inny powiedział, że powróciła wiara. Dosłownie, znaczy z taką frazeologią religijną i z taką emocją. I to, co mnie zaniepokoiło w tym wszystkim, jakoś zainteresowało, ale to zainteresowanie nie dlatego, że Tusk coś zrobił strasznego i że go aż tak krytycznie oceniam, tylko ze względu na te reakcje. I naprawdę ja chyba nigdy w życiu nie miałem tylu komentarzy do jakiejś swojej wypowiedzi na Facebooku, tam sto kilkadziesiąt, z tego ponad 90%, to poza tymi kilkoma, które były szalone, jak ten ohydny symetrysta z nonsensem, właściwie wszystkie były no, uprzejme, ale tak jednoznacznie kultowe wobec Tuska, na przykład no wprost wielu moich znajomych, w tym filozofów muszę ci powiedzieć, ale nie z UJ-u, tylko z UW, były takie, że teraz nie wolno, w ogóle nie wolno Platformy krytykować, ani opozycji w ogóle nie wolno krytykować przez czas konsolidacji, a przecież mamy 2 lata do wyborów, jeśli nie trochę więcej nawet. Więc mnie się wydaje, że to pojawienie się Tuska na scenie politycznej, nawiasem mówiąc, sposób, w jaki się pojawił i od razu objął przywództwo, mi się też nie bardzo podoba. I trudno się dziwić Trzaskowskiemu. Ale właśnie, drogi Andrzeju, bo powiedzmy troszeczkę i popatrzmy dalej, bo przechodzisz już do szczegółów i nawet te komentarze, one objawiają chyba największy problem. Tu zgodzimy się chyba ze sobą. Zresztą już o tym też rozmawialiśmy, pisaliśmy. To jest jakaś taka dziwna choroba tej szerokości geograficznej, naszego kraju, prawda, naszej wspólnoty, taka choroba, by posiadać wodza. I mnie się to łączy z takim, prawda, historycznym wręcz gdzieś trendem, no bo kult na przykład Piłsudskiego,
On jest zupełnie irracjonalny, bo do człowieka, który był wręcz wrogiem demokracji, zrobił zamach stanu, ze swoimi przeciwnikami politycznymi rozprawiał się jak watażka. Przez długie, długie lata wiele osób podchodziło właśnie wręcz na kolanach. Taki kult niemalże religijny tego człowieka. I cały czas od 1989 my szukamy, jako naród szukamy takiego wodza. To był przez chwilę Wałęsa, ale prawda, pojawili się kontrwałęsowcy, więc został z tego piedestału zniesiony. Tak, co chwilę, prawda, kogoś wyświęcamy i to wszystko ma taki charakter bardzo religijny. Jak ja przyglądałam się tym dwóm zderzeniom, to naprawdę taka saga tolkienowska, ale osadzona w religijnych realiach, no bo z jednej strony był właśnie Tusk, który wrócił, to jest ten król, który powraca, a z drugiej strony był ten stary król, mędrzec PiSu, który niemalże jednogłośnie jako jedyny kandydat został wybrany, by znowuż prowadzić swoją partię. Więc mamy dwie siły, dwóch wodzów, dwie armie, dwa narody, ale wszystko jest w takim bardzo mocno właśnie mesjanistycznym i religijnym duchu. I tak naprawdę to, co mnie przeraża w tym wszystkim, wydaje mi się, że gdzieś tutaj tracimy taką szansę na dyskusję poważną polityczną, jest właśnie brak przyglądania się programom, ale też takie ślepe zawierzenie. To było widać, jak Budka na przykład tłumaczył i on Budka w pewnym momencie powiedział, że jako ten, który prowadzi partię, rozmawiał z Tuskiem, bo zdał sobie sprawę, że potrzebują silnego wsparcia, potrzebują takiej ikony, właśnie takiego przywódcy, który poprowadzi. I Budka tłumaczył w ten sposób, że po to ściągnął tego Tuska do polityki, by dał siłę partii. Czyli znowuż Budka wyraźnie powiedział, nie szukał na przykład programu politycznego, nie szukał dialogu z innymi przedstawicielami partii opozycyjnych, czy nie szukał na przykład alternatywnych rozwiązań, bo może trzeba zrobić coś zupełnie innego, tak jak Trzaskowski zaczął budować ruch społeczny, ale to zostało wręcz zdławione przez Platformę, nim jeszcze ten ruch na dobre się rozkręcił, więc może trzeba było inaczej do sprawy podejść. A tu znowuż mamy kult wodza. I ten kult wodza właśnie, mój drogi psychologu, powiedz dwa słowa, bo wydaje mi się, że to jest jakaś sytuacja kliniczna już. Zanim przejdę do tego psychologicznej perspektywy, chciałem dodać do tego, co powiedziałaś, że mnie to od lat martwi, to co najmniej złości, martwi, oburza, zdumiewa. W szczególności, że to dotyczy nie tylko środowisk prawicowych czy faszyzujących, tak jak PiS, i okolice, bo to jest powiedzmy zrozumiałe, to jest taka kultura polityczna od lat 20. i 30., która, no, ja to nazywam ten rodzaj formacji politycznej, czy takiej kulturowo-politycznej, taką kulturą plemienną, czy kulturą, która wyłania się w wyniku regresji do plemienności. Regresji, która jest reakcją na zbyt szybką dla tej grupy ludzi demokratyzację. Oni nienawidzą wolności. Nie tyle się boją, co nienawidzą, moim zdaniem. Stąd dochodzi do tej regresji, do poziomu kultury plemiennej, plus pewna brutalność, która wynika z faktu, że to jest jednak mechanizm regresyjny, więc jakiś rodzaj gwałtu na własnej wolności. Więc tym, co mnie bardziej martwi nawet, no bo jak mówię, dla nich to jest naturalne, to jest ogromny problem, ale naturalny, to martwi mnie, że w Polsce nawet środowiska liberalno-lewicowe też szukają wodza. Od tego zaczęliśmy. No najwyraźniej Tusk jest tak postrzegany przez bardzo wielu członków Platformy i tak też jest w dużej mierze, w tej chwili akurat trochę mniej. Ale do niedawna na przykład ja podobnie postrzegałem sposób, w jaki partię tworzył Robert Biedroń. Ewidentnie przez jakiś okres czasu, myślę, że jednak większość czasu, przynajmniej do czasu, kiedy wyjechał do Parlamentu Europejskiego, funkcjonował jako taki nowy zbawiciel lewicy, przynajmniej dużej części lewicy.
Krytykowałem to zresztą w różnych miejscach i też spotykałem się z takimi reakcjami jak teraz, przy czym Biedronia ostrzej krytykowałem, bo od lewicy tym bardziej oczekuję takiej demokratyczności nowoczesnej, no takiej, jakiej przykład dali zieloni niemieccy jeszcze w latach 70., gdy przestali wybierać przewodniczącego czy przewodniczącą partii, a wybierali dwoje, kolegialne przywództwo. Za tym przykładem poszło Razem, które tu wydaje się mi najbardziej obiecujące, chociaż różne też są tam pewne, czy wokół Razem raczej niż w samym Razem, ewidentne takie tendencje do kreowania tylko jednego polityka tej partii na jej przedstawiciela, czy wodza prawie, chociaż on nawet nie jest członkiem zarządu. To ta potrzeba jest wszędzie i na tej ciężkiej prawicy faszyzującej, i w centrum, i na lewicy, i w mediach. Wszędzie rzeczywiście jest ta potrzeba. I jako psycholog, czy w tym wypadku taki trochę antropolog, psycholog kulturowy, powiem, że moim zdaniem wynika to głównie z tego, że Polska nie przeszła nigdy przez oświecenie, znaczy nie przeszła w takim sensie, w jakim Europa Zachodnia mniej lub bardziej i też w różnych wariantach przeszła, czyli przez, ponieważ oświecenie w Polsce miało charakter no bardzo taki partykularny i w ogóle nieautentyczny, było tak niesłychanie wtórne, jeżeli w ogóle się miało miejsce, to tylko lokalnie albo na dworze króla, albo w dworkach szlacheckich, nie dotykało mas miejskich nawet. Były po temu różne, że tak powiem, dobre powody, znaczy może nie dobre, ale obiektywne, prawda? Nie wiem, Polacy byli zajęci w XVIII wieku również i w XIX wieku przecież, może nie Polacy, tylko mieszczanie, czy jakaś inteligencja, czy protointeligencja była zajęta odzyskiwaniem wolności, czy narodowej niezależności, a chłopstwo w ogóle jeszcze nie bardzo się identyfikowało narodowo, więc nie chcę w tym akurat wypadku oskarżać tak Polski, no ale los plus brak jednak już od odzyskania niepodległości tam po I wojnie światowej, brak w Polsce wysiłku na rzecz tego, żeby to oświecenie w Polsce zaistniało w takim sensie, w jakim Marek Siemek o tym pisał, znaczy w takim, żeby przeorało świadomość Polaków. Marek Siemek, profesor filozofii, zmarł kilka lat temu, napisał właśnie kiedyś, że oświecenie nie przeorało świadomości Polaków, czyli nie zrobiło czego? Nie zrobiło tego, o czym Kant pisał, że jest najważniejsze w oświeceniu. Czyli nie spowodowało dojrzałości, rozwoju takiej indywidualnej autonomii osobistej. Kant pisał o dojrzałości, również w sensie obywatelskim, w każdym sensie. Ludzie niedojrzali, nawet jak mają po 60-70 lat, w Polsce niewiele osób ma więcej, więc poprzestanę na tych 70 latach, wciąż pod wieloma względami są niesamodzielni. Właśnie niedojrzali, niesamodzielni umysłowo i osobowościowo. Oni wciąż potrzebują jakiegoś przewodnika. Po prostu to nawet nie jest jakaś forma samokrytycyzmu. Oni nigdy nie dojrzeli do tego, żeby uwierzyć w to, na przykład, że oni mają prawa oczekiwać od tego, że szef partii, jeśli ma już nawet być jeden szef, czy szefostwo partii, będzie spełniać ich oczekiwania jakieś, prawda? Ja wolę Trzaskowskiego, bo Trzaskowski moim zdaniem lepiej rokuje. Możemy dyskutować, ale większość tych przynajmniej osób, które zareagowały na moją umiarkowaną krytykę, w ogóle niczego nie oczekują. Oni się dali porwać i mają nadzieję, jakąś wiarę w to, że on ich zbawi, czyli obawi. A nie on zaproponuje jakieś rozwiązania, które ich zdaniem, w ogóle taki wątek się nie pojawił, nic. I tego na lewicy też, tego na lewicy jest więcej, ale nadal o wiele za mało. I za mało jest tego rodzaju krytyki, której politycy przestaliby być wodzami, a staliby się ludźmi wynajętymi przez nas i opłacanymi do realizowania naszych potrzeb, aspiracji, celów i tego, co nam się podoba w granicach zdrowego rozsądku. Ale zwróć uwagę, czy tutaj nie mamy takiego problemu właśnie strukturalnego, bo to wszystko, o czym mówisz, pokazuje, że prawda, wraz z takim nieprzerobionym oświeceniem
my ciągle tkwimy w strukturach religijnych i wprawdzie większość, podejrzewam, katolików w Polsce to są katolicy kulturowi, ale jednak, prawda, to nieustanne bycie Kościoła i katolicyzmu w życiu społecznym, publicznym, politycznym, ono modeluje myślenie i działanie ludzi. Jak przyjrzymy się samemu Kościołowi, to katolicyzm wyprodukował taki Kościół bardzo feudalny, bardzo zhierarchizowany, w Kościół, w którym się nie dyskutuje, w którym w zasadzie nie ma żadnych reform. W związku z tym liczy się tak naprawdę podporządkowanie, posłuszeństwo i liczy się takie ślepe, wierne przynależenie do Kościoła, gdzie nie ma dyskusji. Nawet już krytyka kleru spotyka się z ogromnymi emocjami. No w zasadzie jesteśmy chyba jedynym krajem, w którym tak bardzo stara się nie zauważać problemu pedofilii, skali pedofilii. Chyba jesteśmy jedynym krajem, w którym ciągle kult Jana Pawła II nie pozwala, prawda, krytycznie spojrzeć i na tą postać, i na kler w ogóle. No i teraz przechodząc na politykę, Wtrącić tylko jedno zdanie, jakby jako ilustrację do tych ogólnych prawd, z którymi się całkiem zgadzam. Dzisiaj właśnie, chyba to był rzecznik PiS albo jakiś polityk PiSu, chyba rzecznik, powiedział w związku ze szczepionkami o tym, że Kościół, a chyba biskup czy arcybiskup Gądecki konkretnie, zadeklarował jakieś wsparcie dla rzekomego czy nierzekomego programu rządowego, no żeby ludzie się szczepili, i powiedział przy tej okazji, że niezachwiany autorytet Kościoła tutaj spowoduje, że Polacy pewnie będą się szczepić. Zdumiewające, dokładnie to, co mówisz, że mimo ostatnich miesięcy, kolejnych afer i jednak ewidentnie nadszarpniętego autorytetu Kościoła w planie społecznym, to ci politycy, no, którzy zawarli sojusz ołtarza z Kościołem słynny, czyli właśnie klasyczny feudalny sojusz, który oświecenie na Zachodzie obaliło albo przynajmniej bardzo osłabiło, prawda, z czasem obaliło. U nas trwa w najlepsze i po stronie... Tak, i to, do czego zmierzam, to chodzi mi też o jakby taką pewną matrycę kulturową. Ona została przełożona z tych struktur kościelnych, z tych relacji polityka-kościół na oczekiwania wiernych i niewiernych, bo teraz wśród ludzi, którzy są, załóżmy, za Platformą, na pewno są ludzie, którzy nie mają religijnych światopoglądów, ale to w tym momencie nie jest ważne. Ważne jest, że ta matryca pewna, taka mentalna, oczekiwań, funkcjonowania w świecie została tu przeniesiona. I to jest właśnie ten dodatkowy, obciążający nas element. Stąd potem to wodzostwo jako taki mesjanizm, czyli w zasadzie ten powrót króla, bo ja sobie tak żartuję i nawiązuję do Tolkiena, ale tak naprawdę powinnam właśnie powiedzieć objawienie, czy pojawienie się Mesjasza i całą tą opowieść o powrocie Tuska można w ten sposób ująć, jako pojawienie się tego Mesjasza, który właśnie będzie prowadził do zbawienia, ale przecież tak samo jest traktowany Kaczyński przez swoich, i tu trzeba powiedzieć, wyznawców. Właśnie my ciągle jako społeczeństwo raczej wyznajemy, niż uznajemy, że ktoś byłby dla nas dobrym reprezentantem. I co więcej, Mesjasz nie jest reprezentantem. My zapominamy, że politycy i polityczki to nasi reprezentanci, czyli to ludzie, którzy powinni reprezentować nasze interesy w parlamencie i tak tworzyć prawo, żeby właśnie nasze interesy były zabezpieczone. O tym w ogóle nie ma, dlatego nie ma tego programu. Nie tyle zapominamy o tym, że oni w demokratycznym kraju właśnie powinni, czy wręcz muszą, prawo nakazuje, jakoś reprezentować i bronić naszych interesów. My o tym nie zapominamy, tylko my w ogóle nie mamy, nie mówię o tobie oczywiście, ani o sobie chyba, w Polsce to poczucie, o którym mówisz, jest wielką rzadkością, ponieważ ludzie nie są dostatecznie dorośli, żeby sami sobie dawali to prawo. Ludzie dają prawo do decydowania o sobie, czy w ogóle mają nadzieję, że będzie się działo jakoś tak, jakby im się podobało,
Jeżeli jakiś wódz czy ktoś w tym rodzaju wyda im się na tyle pociągający, że ich za sobą pociągnie, oni chcą po prostu podążać za jakimś wodzem, bo do głowy im nigdy nie przyszło, że to oni mają decydować o tym, jaka będzie polityka tego czy tamtego, bo oni wybierają sobie kogoś. Tak powinno być. No, taki jest sens demokracji w każdym razie, zwłaszcza liberalnej, no bo ta demokracja populistyczna, jak to się w tej chwili nazywa, różne formy takich subkultur faszyzujących mniej lub bardziej, właśnie opiera się na tym takim założeniu tej trybalnej kultury społecznej i politycznej, gdzie właśnie ludzie, no, władza jest namaszczona przez czarownika albo papieża, albo jakiegoś arcybiskupa. Arcybiskup dopełnia tę władzę w tej sferze właśnie jakiejś tajemnicy, jakiejś religijnej, jakichś uniesień. No wzajemnie się te dwie formy władzy wspierają w tych kulturach i u nas dokładnie. Tylko właśnie to, co mówiłem, że no, przerażające dla mnie jest nawet nie to, co powiedziałaś bezwzględnie słusznie. Ja tutaj podkreślam swój subiektywizm w tym aspekciku, co mnie przeraża, że to dotyka również świata tego liberalno, nawet antyklerykalnego. Przecież Janusz Palikot, no, ewidentny antyklerykał, zdawałoby się pod wieloma względami nasz człowiek, no, też pełnił funkcję wodza. To ja zresztą wiem nie tylko z telewizji, że tak powiem, ale z prób nawiązania jakiegoś dialogu między Towarzystwem Humanistycznym a tą partią, który to dialog miał na celu na przykład spowodowanie, żebyśmy połączyli siły w sprawie naszego projektu zmiany artykułu 196 o obrazie uczuć religijnych. Nasz projekt miał szansę, ale Palikot nie chciał w ogóle o tym rozmawiać. On przedstawił własny projekt, no, najprostszy na świecie, usunąć ten przepis. No, został oczywiście odrzucony całkowicie, a nasz był poważnie traktowany, skierowany do komisji. Miał szansę, no, tylko że no, wódz przecież nie będzie liczył się z tym, że jakiś mu nieznany działacz społeczny, nawet skądinąd obdarzony pewnymi zaletami, raptem sobie życzy jakichś negocjacji czy kompromisu jakiegoś. No niestety to wodzostwo nie tylko wyraża bardzo kiepski stan kultury demokratycznej w Polsce, liberalno-demokratycznej, ale też jeżeli chodzi o skutek polityczny jest fatalne, bo wodzowie zawsze popełniają błędy, bo nie podlegają krytyce, nie dopuszczają krytyki, jak ktoś się odważy, to jest zwalczany. A poza tym środowisko ludzi, którzy działają w partii czy w ugrupowaniu zarządzanym wodzowsko, nie myślą, nie dyskutują, tylko zabiegają o względy wodza. Więc to jest całkowita patologia, która nie może po prostu przynieść dobrych rezultatów. Mam nadzieję, że z Platformą tak nie będzie. Tak, ale z drugiej strony właśnie popatrzmy na to, czego brakuje tutaj jeszcze, bo moim zdaniem właśnie to odcinanie się programowe od programu i stawianie na walkę dla walki jest niebezpieczne, bo tutaj mamy pewne milczenie o, czyli takie sprawy jak prawa kobiet. Przecież w zasadzie cała zima to było wrzenie i to była walka o podstawowe prawa. W tej chwili jesteśmy w kraju, w którym kobiety i już przecież to się dzieje, są zmuszane do rodzenia, prawda, dzieci, które są skazane na śmierć. Tu mamy taką eskalację tak naprawdę cierpienia ludzi, bo to przecież jest też cierpienie całej rodziny. Jakoś na razie ten powrót Mesjasza wiąże się z milczeniem o tej sytuacji. Druga sprawa, wrócę do tego plastiku, bo ten dzień, w którym właśnie odbyła się konwencja EPO, był dniem, w który był wyznaczony przez Unię Europejską jako taki ostateczny termin, w którym każde państwo Unii Europejskiej miało zrezygnować i wprowadzić nowe funkcjonowanie nas bez właśnie jednorazówek. Są wakacje i teraz masowo jednorazowe talerzyki, kubeczki,
woreczki czy sztućce są używane, co jak wiemy jest gigantycznym ekologicznym problemem. W momencie, kiedy już trwa kryzys klimatyczny, takie zaniechanie jest przerażające i wręcz zbrodnicze, powiedziałabym, bo my już nie mamy czasu na uniki. My możemy co najwyżej walczyć, żeby wyhamować skutki kryzysu klimatycznego. O tym też cisza. Więc to milczenie o prawach kobiet, to milczenie o kryzysie klimatycznym jest w świetle i pandemii, i też ekonomicznych problemów, jakie przed nami staną, bardzo niebezpieczne, bo za chwilę się dowiemy, że tak jak po 89 nieraz się dowiadywaliśmy, że jeszcze nie czas na prawa kobiet, że jeszcze nie czas na rozwiązywanie tych problemów, najpierw rozwiążmy te najważniejsze. Tylko że co jest najważniejsze? Tu jest gdzieś takie marginalizowanie praw człowieka czy praw świata. Marginalizowanie wszystkiego, co nie jest walką z PiS-em. I nawet jak ja, wydaje mi się, podaję w dyskusjach tego rodzaju bardzo racjonalne argumenty już z obszaru taktyki politycznej, że nawet jeśli kogoś interesuje wyłącznie walka z PiS-em, to choćby po to, że tę walkę, żeby w tej walce, użyłem nawet takiej metafory, w nawiązaniu do innej metafory, żeby strzelać skutecznie, trzeba mieć czym strzelać. A czym strzelać w debacie, czy nawet w bardzo gorącym sporze politycznym? No jakimiś pomysłami, projektami, również krytyką oczywiście tego przeciwnika politycznego, ale ta krytyka zawsze jest skuteczniejsza, jeżeli ma się jakieś atrakcyjne albo ważne społecznie, a wiadomo, że duże grupy społeczne na przykład przejmują się zanieczyszczeniem środowiska, prawami kobiet. Ostatnie miesiące to pokazały bardzo wyraźnie. A Tusk poza tym, że wchodzi w rolę wodza, co etycznie i kulturowo-demokratycznie jest w najwyższym stopniu problematyczne, to zdaje się tego wszystkiego nie dostrzegać. On tym wszystkim kwestiom, o których mówisz, i wielu innym, jednak wzrostowi cen bardzo szybkiemu, dzieje się wiele rzeczy, nie wszystkie są równie modne. On na przykład gdyby zwrócił uwagę na jakiś problem ważny, ale niedostrzegany z takich czy innych względów, prawda, też by zwrócił uwagę, znaczy zyskałby jego wizerunek na jakiejś świeżości. Bo przecież nie wystarczy, że on będzie popierany przez członków Platformy. On i Platforma muszą uzyskać szerokie poparcie, również nasze, prawda, którzy oczekujemy i od lewicy, i od liberalnego centrum, no jednak jakieś co najmniej wrażliwości społecznej, albo co najmniej dostrzegania problemów i zrozumienia, że skuteczna walka z PiS-em, bo przecież ja też chcę walczyć, ale to musi być związane ze wskazaniem celów, do których ta walka ma ostatecznie prowadzić. Nie tylko przywrócenie demokracji i praworządności. Oczywiście to też, ale nie tylko, z pewnością. Przywrócenie demokracji, czy tak zastanawiam się, czy nie budowanie tej demokracji raz jeszcze? Bo tu wspomniałeś o Trzaskowskim i dla mnie to jest taka też schizofreniczna sytuacja, bo z jednej strony społeczeństwo polskie pokazało, że potrafi tworzyć ruchy społeczne, bo to się wydarzyło na poziomie KOD-u, który niesamowicie zmobilizował społeczeństwo i w zasadzie po dziś dzień, na przykład w Krakowie ten KOD Małopolski, no fantastycznie działa. Tutaj przewodnicząca KOD-u Małopolskiego Ewelina Pytel robi fantastyczne akcje i to jest takie prężne właśnie społeczne środowisko. To, co się dzieje dookoła Szymona Hołowni, czyli ten ruch, tam też jest bardzo wielu, prawda, aktywistów, aktywistek, działaczy. Natomiast wracając do Platformy, ja się na przykład bardzo ucieszyłam, jak Trzaskowski po wyborach zamiast lamentować powiedział, no to dobrze, to teraz działajmy. I pojawiła się ta nadzieja na stworzenie właśnie ruchu społecznego, który by wspierał różne działania polityczne, bo wydaje mi się, że to jest źródło i serce demokracji, czyli to jest ten demos, który zaczyna mówić, co jest
istotne. I moim zdaniem tu gdzieś Platforma utopiła bardzo ważną sprawę. Ja nawet wtedy oczekiwałam, że Tusk, który cały czas był gdzieś dookoła tej polskiej polityki, prawda, komentował, że może właśnie tu się wykaże, prawda, tu będzie jego rola jako takiego wspierającego z poziomu Unii Europejskiej właśnie ten ruch społeczny. I to nam jest taka sytuacja trochę schizofreniczna, bo my z jednej strony jako naród kochamy właśnie silnych przywódców, ale z drugiej strony okazuje się, że potrafimy pracować u podstaw i potrafimy tworzyć ruchy społeczne, ruchy obywatelskie. No to też pokazały niesamowicie kobiety, które wychodząc na ulicę również pokazały tą siłę takiego działania społecznego. I niewykorzystanie tych szans, czy teraz przy tym takim wielkim starciu tych dwóch tytanów PO-PiS, gdzieś zapomina się, czy marginalizuje, czy nie mówi o ruchu społecznym, czy ruchach społecznych i ich funkcji, ich sile. To jest też bardzo moim zdaniem niebezpieczne. Jak uważasz, czy jest jeszcze szansa na ruchy społeczne, czy już nas całkowicie przygasi i będziemy szli w takim właśnie jakimś tolkienowskim micie wodzów walczących, no i znowu, że będziemy mieć tylko barykady. No, ruchy społeczne oczywiście mają szansę, pod warunkiem jednak, że same się też w drodze jakiegoś samooświecenia zdemokratyzują na tym poziomie, o który cały czas mi chodzi. Bo zwróć uwagę, że jednak te wymienione przez siebie ruchy społeczne na przykład też miały w dużej mierze wodzowski charakter. Ja zresztą bardzo aktywnie podejmowałem dyskusję na temat na przykład roli Mateusza Kijowskiego w KODzie. I nawet podczas wykładów, które w tamtym czasie prowadziłem w Kolegium Civitas, zwracałem uwagę na to, że nie tylko to jest jego rola taka no, wodzowska jest niedemokratyczna, że ona, sposób w jaki on zarządza tym kodem, czy dowodzi tym kodem, umacniał przynajmniej w Warszawie, w członkach tego ruchu właśnie takie poczucie, że oni idą za wodzem. Ja rozmawiałem z wieloma osobami, które demonstrowały albo ustawiały namioty przed gmachami rządowymi i w tych namiotach zbierano podpisy. Zrobiłem też jedno nagranie dla Racjonalisty TV w jednym z tych namiotów. I właśnie ewidentnie tak było. I też zwracałem uwagę na to, o czym przed chwilą mówiłem, że jeżeli taki wódz popełni jakiś błąd, który nagle osłabi jego pozycję, to zawieszenie całego, czy oparcie całego ruchu na tym wodzu powoduje natychmiastowy kryzys całego ruchu. I to się stało w dużej mierze z KOD-em w skali krajowej i w skali warszawskiej, no jak tam doszło do tego kryzysu na tle jakichś tam nieprawidłowości, być może, nie jestem pewien, finansowych. W każdym razie prestiż pana Kijowskiego się obniżył, czy w ogóle prawie zniknął, no to KOD się prawie rozsypał, prawda? I to jest jakby z różnych stron, więc te ruchy, jeżeli chodzi o strajki kobiet, one też miały taki charakter w jakimś stopniu. Już nie chcę się wdawać w szczegółową analizę, bo nie chodzi mi wcale w tej naszej rozmowie o krytykowanie tych liderów, bo oni w dużej mierze są kreowani właśnie przez te masy, czy społeczne, czy polityczne, ale też przez media. Ja na przykład nieraz krytykowałem w rozmowach prywatnych nawet ludzi z telewizji czy z innych mediów, że dlaczego oni zapraszają na przykład wyłącznie Kijowskiego tam kilka lat temu do telewizji na rozmowy o KOD-zie albo po to, żeby ktoś w imieniu KOD-u się wypowiedział. I myślę, że podobny zarzut, czy zarzut o podobne pytanie można by postawić w związku ze strajkami kobiet. Tu może nie tak jednoznacznie, ale w dużej mierze też. Ja na przykład zachęcałem niektóre działaczki strajków kobiet do tego, żeby pójść tropem dalej niż one to zrobiły, tropem islandzkich działaczek. Ten strajk kobiet nawiązywał do takiej wielkiej akcji protestu w Islandii wiele, wiele lat temu. W tej chwili nie pamiętam jak. I tam to była, nie, chciałem użyć słowa akcja z rozpędu, ale to nie była akcja, bo to trwało prawie rok. Przygotowanie do właściwego strajku, bo doszło do właściwego strajku, który moim zdaniem byłby skuteczniejszy
niż tylko akcje uliczne. Poprzedzały najróżniejsze działania, które, jak mówię, trwały cały rok i doprowadziły i do tego, że strajk miał ogromne poparcie, nawet pracodawców, którzy popierali, dawali kobietom wolne, tu nie powstawały napięcia na tym tle. W Polsce nie byłoby tak idealnie, ale można by się do tego zbliżyć, gdyby próbować właśnie przez rok przekonywać szerokie kręgi kobiet i mężczyzn do... Ja nie mówię, żeby w ogóle protestów nie organizować, ale nie ograniczać się tylko do takich wybuchów, że tak powiem, w stylu rewolucyjnym, ale żeby pójść też takim tropem wskazanym przez tradycję oświecenia, czyli trochę edukacji, trochę debat. No, Islandki organizowały nieskończoną ilość debat, które poprzedziły ten ostateczny strajk i one go, że tak powiem, sformatowały i w gruncie rzeczy przemiana kulturowa, jaka się wtedy w Islandii dokonała, bo to nie był tylko jeden cel polityczny, ale Islandia od tego momentu stała się jednym z najbardziej progresywnych krajów w Europie, jeżeli ona jest w Europie, w jakimś sensie jest kulturowym na pewno. Także co do ruchów społecznych, no one są niezbędne. Też problem z tymi ruchami społecznymi jest taki, że one są jednak dużo mniejsze niż na Zachodzie, bo ci ludzie, którzy się angażują na ogół, należą do wielu organizacji i tworzą, powstaje takie wrażenie, jakby wiele osób by się angażowało. Nie mówię, że bardzo mało się angażuje, ale trochę za mało, co częściowo wynika z tego, z tej szczególnej elitarności części ruchów społecznych niestety. Także też powinny się starać o troszkę bardziej otworzyć i troszkę bardziej zdemokratyzować i troszkę bardziej prowadzić wielką debatę społeczną, polityczną, antropologiczną z całym społeczeństwem. Na przykład KOT namawiałem w swoim czasie do tego, żeby, jak już okazało się, że demonstracje, przecież ogromne demonstracje, nie dawały żadnych zauważalnych, bezpośrednich rezultatów, żeby stworzyć grupy kilkuosobowe i przez rok, dwa, czy ile by trzeba, jeździć po kraju, spotykać się z ludźmi w całym kraju i tłumaczyć, dlaczego praworządność jest wartością, dlaczego liberalna demokracja i tak dalej. I z tego, co mi wiadomo od znajomej z Łodzi i koderki i platformerki, która teraz popiera zdecydowanie Tuska, bo ma jaja, to ona właśnie tak napisała, no wtedy mówiła, że w Łodzi owszem próbują prowadzić taki dialog społeczny, ale to były incydenty na marginesie zresztą już wtedy umierającego czy słabnącego KODU. Tutaj jeszcze jednej rzeczy nam brakuje, tak naprawdę tak zwanej pracy u podstaw, czyli my jesteśmy dobrzy w barykadach, budowaniu barykad, umieraniu na barykadach, natomiast brakuje nam takiej mozolnej, to co opowiadałeś o Islandkach, pracy, która by zakładała całe miesiące, całe tygodnie przygotowań, prób dogadania się, przebicia tej bańki. To nie jest wcale mozolne. To właśnie użyłaś tego słowa nie przypadkiem. W ramach polskiej kultury i w ramach języka, którego używamy do opisu różnych form działania, spotkania z ludźmi i debaty nie są mozolne, tylko są albo mogą być, czy bywają, bardzo ciekawe, bardzo przygodowe, bardzo nawet romantyczne. Ludzie się spotkają. Dobrze, mój ty romantyku, ale mozu wcale nie jest czymś negatywnym. Ja bym z tego mozołu nie rezygnowała, bo to jest ta praca, mnie się często ją udaje wykonywać, taka mrówcza, mozolna właśnie, gdzie na przykład siedzi się całymi dniami, z ludźmi dogaduje, kto kiedy może przyjść, co powiedzieć, co zrobić. Ta organizacja nawet tych eventów czasami jest właśnie w tym sensie mozolna, że ona wymaga na przykład jakiejś fizycznej, psychicznej, intelektualnej pracy, ale to jest dobre. Dla mnie mozół nie jest pejoratywny. Praca jest czymś pozytywnym. Poza tym wydaje mi się, że praca oznacza też takie głębsze zaangażowanie. Jeżeli zaczynamy pracować nad czymś razem, to nam się łatwiej potem pewne rzeczy nie tylko udaje, bo prawda jest nas więcej, ale też udaje nam się, bo się sami podczas pracy przepracowujemy. Więc no, w tym sensie ja bym powiedziała, że to jest
Ja jestem za pracą, tylko no, moim zdaniem niemozolną, ale to może temat na inną dyskusję. Oczywiście, że w toku pracy i to nie tylko demonstracji i wiecu, na którym przywódcy przemówią, a reszta tylko bije brawo albo wznosi okrzyk za kimś, prawda? Tylko w toku takiej pracy, jaką miałaś chyba przed chwilą na myśli, ja miałem na myśli, podając przykład Islandek, czyli takiej pracy, gdzie się organizuje debaty, rozmowy, spory i tak dalej, i tak dalej. Tam się rodzi prawdziwa taka nowa kultura i dużo innych rzeczy też się rodzi. Już nie chcę z tym romantyzmem wracać do romantyzmu, ale naprawdę to może być wielka przygoda. Moim zdaniem ona bardzo często nie musi, czy nawet nie jest mozolna, tylko ciekawa, żywa, ale praca, zgoda, że to jest praca. No przed nami tak naprawdę ciekawy okres, bo Tusk jeździ po Polsce, PiS próbuje utrzymać pozycję. Wszyscy i wszystkie możemy się angażować, tworzyć ruchy społeczne, wejść do dyskusji, czego Państwu życzę i do czego namawiam, bo demokracja zaczyna się jednak od nas. No i zobaczymy, bo cała ta nasza rozmowa może się okazać zupełnie inna za parę tygodni czy za parę miesięcy, bo tak to już z polityką jest. Mam nadzieję, że nasze tutaj takie wstępne uwagi, krytyczne uwagi może zostaną przewartościowane, może się okaże, że po tym powrocie króla i mesjanistycznym początku wydarzy się coś innego. Jedną rzecz chciałem powiedzieć tylko, bo chyba sądząc z tonu i tego, co mówisz, zmierzasz do końca i słusznie, bo już chyba czas. Ja naprawdę jestem bardzo ciekaw, co Tusk teraz będzie mówił ludziom tam podczas podróży po kraju. Po prostu jestem ciekaw. Naprawdę to na razie jeszcze nie krytykuję. No, zapowiedział, że nic nie będzie mówił, bo zapowiedział, że nie potrzeba żadnej wizji, ale nie wierzę, żeby mógł spotykać się z ludźmi przez 2 lata i nic nie mówić poza tym, że trzeba obalić PiS, bo to chyba jest niewykonalne psychologicznie, więc może jednak ktoś z Platformy, a wierzę, że w Platformie są ludzie, którzy no nie całkiem zgadzają się z tym programem przeciwko wizji programowi, że jednak się zaczną rodzić jakieś idee, choćby no, może ktoś podrzuci czy Tuskowi, czy komuś z otoczenia Tuska, jeżeli on naprawdę wierzy w to, że żadna wizja jest niepotrzebna. Ja przecież naprawdę moja krytyka i twoja chyba też nie jest wcale totalna i wiadomo, że w następnych wyborach może wygrać opozycja w całości pod warunkiem, że się porozumie, że nie będziemy się wzajemnie zażynać, zwalczać i tak dalej, ale żebyśmy mogli stworzyć skuteczną koalicję, to Platforma chyba jednak musi odegrać w tym dużą rolę i naprawdę musi coś proponować. No, to ja bardzo proszę wszystkich kolegów, koleżanki i osoby nieznajome, sympatyzujące, czy walczące, czy którym zależy po prostu na obronie demokracji liberalnej, nawet niekoniecznie lewicowej, tak jak mnie, żeby jakoś wzięły pod uwagę, że bez kul nie będziemy skutecznie strzelać. A kule to idee. Tak, czyli drodzy Państwo, program jest nam potrzebny. Oczywiście zawsze możemy go sobie stworzyć sami. No oczywiście. Dziękuję. Też bardzo dziękuję. Nie jestem symetrystą.